Generalnie tutaj widać, że
przyjdzie firma dobra, ale fajnie chłopaki grają, fajnie grali, nie wiem. Jeżeli też wam się podoba, zagrani ciężki mecz, kibice wygrały za nim, się była punktami, to będzie ciężko, ciężko. Ale dobry mecz, dobry mecz, bardzo. Jeżeli też wam się podoba, na przykład strona lepszego. To nie hokej. 3 punkty, 37. Kamil. Konrad Pawłowski. Udało się wygrać dosyć łatwo, trzeba przyznać, ale jak tutaj oceniasz ligę, jak oceniasz pochodzę rozgrywki na tym etapie, jak to wszystko wygląda według ciebie? Jest nasz kolejny sezon na parkietach amatorskich. Bardzo roliśmy, że posypała się liga w Świdnicy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy przyjechać do Matu Dzierżoniowa. No to kreska pełną gębą. To, co chłopaków przyciąga, to na pewno prawa medialna i to, że coś zostaje w sieci. Ale poziom jest bardzo wyrównany. Tak, bo to trzeba wyświetlić, tak, no,
jesteście tutaj, cieszę się, że przyjeżdżacie. Oprawa mówisz medialna, no bo według mnie to... Dużo tak, chodzi o to, może nie to, żebyśmy byli wszyscy my medialni, tylko chodzi o to, żeby to było przyjemne i zrealizowane tak, jak sobie to oglądamy w telewizji, tak jak chcielibyśmy, moim zdaniem, no wszyscy grać w NBA. Nie jest tam już dane, to słabiej jest tylko NBA. Zrobimy takie mini NBA, gdzie możemy sobie zrobić, tak, tak właśnie, jest... o to chodzi. Ja się cieszę, że jest dużo ze świetlicy, nie jedna zresztą, także fajnie, że przyjeżdżają chłopaki. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, cieszę się, że jest. Ja myślę, że przy takim poziomie można spokojnie miejsce na przyszły sezon rezerwować. To nam bardzo mi się podoba. Super, no. Dzięki Maciek. Trzymajcie się. Dzięki. No.
ze mną Grzegorz Kaszmarczyk z drużyny Heltow z Świdnica. Grzegorz, powiedz, jak tutaj podobają Ci się rozgrywki, czy się nie podobają. Jesteście po meczu świeżo, troszeczkę zmęczeni. Ciężki mecz, tak jak widziałem, tu młodzież troszeczkę pobiegała. Z Wami też byliście dzisiaj osłabieni, ale jak odbierasz dzisiejszy mecz i rozgrywki? Tak, dla mnie to był dzisiaj pierwszy mecz z chłopakami po długiej przerwie. Skończyła się trzecia liga i wróciłem do amatorki. Dzisiaj byliśmy zdecydowanie zdziesiątkowani nieobecnościami i ciężko było, tak? Przez pierwsze trzy kwarty dawaliśmy radę, w czwartej już prądu zabrakło i ciężko było za chłopakami nadgonić. Chłopaki wybiegani, tak? No, widać, że są w gazie i dużo szybsi byli od nas i tej szybkości nam zabrakło w czwartej kwarcie. Tak, ale dzięki za chłopakom za mecz. Ale właśnie, tak jak mówisz, a co się stało, że tak zdziesiątkowani dzisiaj jesteście? Wiesz, wyjazdy służbowe, niesłużbowe, prywatne, także no miejmy nadzieję, że za dwa tygodnie wrócimy w pełni sił i pokażemy, na co nas stać. No bo po pierwszym meczu tutaj takie słowa padały tutaj od ludzi, którzy oglądali, że no byliście faworytami tego dzisiejszego meczu. I tak myśleliśmy, że jeżeli przyjedziecie pełnym składem, no to myśleliśmy, że tutaj jednak będziecie mieli dosyć łatwy mecz, a się okazało odwrotnie. To też dobrze dla ligi. Jak najbardziej. No, trzech z pierwszej piątki dzisiaj zabrakło i to gdzieś było widać, tak? Liga jeszcze trwa, jeszcze przed nami dwa mecze, tak? Dwa długie mecze i będziemy walczyć, tak? Myślę, że jeszcze będzie ciekawie. Super, dziękuję. Jeszcze raz ze mną Grzegorz Kaszmarczyk, Heltow, Świdnica. Dzięki.